Rozpoczął się trzeci i ostatni etap budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Oświęcimiu. 7 listopada bieżącego roku symbolicznego wbicia łopaty dokonali starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji. Obecna była również członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska. 3 tygodnie wcześniej, 17 października, przedstawiciele zarządu powiatu w Oświęcimiu podpisali z wykonawcą umowę na realizację niniejszego zadania. Udało nam się pozyskać znaczne środki na ten trzeci etap, łącznie ze środkami, które w tej kadencji zarząd pozyskał na drugi etap. Łączna kwota dofinansowań z różnych źródeł, z budżetu państwa oraz z innych źródeł, w tym z budżetu województwa małopolskiego, sięgnęła 30 milionów złotych. Przypomnę, że nasi poprzednicy tylko i wyłącznie mówili na temat możliwości pozyskania środków, natomiast w momencie, kiedy uzyskali takie środki, musieli w znacznej większości je zwrócić, ponieważ nie umieli ich wykorzystać. My już wykorzystaliśmy 8 milionów, kolejne 22 wykorzystamy w tym etapie. Cieszę się, że w końcu jesteśmy w tym momencie, w którym możemy zacząć realizację trzeciego etapu, dlatego że budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego towarzyszy mi przez całą tą kadencję, czyli już praktycznie 4 lata. Zakres oczywiście w projekcie był troszeczkę inny niż teraz będziemy go wykonywać. Natomiast z czego to wynika? Dlatego że nasi poprzednicy w swojej mądrości nie uwzględnili sali gimnastycznej w projekcie budowy tak dużego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Dlatego myśmy postanowili trzeci etap właśnie przeprojektować i w miejscu drugiej auli powstanie sala gimnastyczna wraz z przyległymi boiskami dla dzieciaków o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I myślę, że w tej kadencji zakończymy budowę tego ośrodka. Jeśli chodzi o trzeci etap, to oczywiście nie jest to budowa już nowego budynku, tylko jest to przerobienie szkoły podstawowej z lekkimi dobudówkami i z połączeniem przewiązkami z pozostałą częścią ośrodka. No i po skończeniu tego etapu można powiedzieć, że ośrodek nabierze realnego kształtu. O potrzebach osób niepełnosprawnych dużo się rozmawia od dawna, od zawsze. Natomiast rzadko kiedy te słowa przechodzą w działanie. Dzisiaj widzimy, że rzeczywiście w naszym ośrodku dzieje się. Widzimy już trzeci etap. Będzie budowany. Bardzo się z tego cieszymy. Jest to nasza ogromna satysfakcja. No i mamy nadzieję, że niebawem przeniesiemy się do kolejnego nowego budynku. Inwestycja na pewno będzie skończona na czas. Trudności, jakich możemy się spodziewać, no to tego nikt nie wie. Jesteśmy najlepszą firmą do wykonania tego zadania. Jeszcze w tej kadencji oddamy w całości specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy do dyspozycji dzieci i młodzieży uczących się tutaj.